A teraz chciałbym Wam przekazać proroctwo, które przyszło do naszego zboru. Może odnosi się też do, do innych ludzi, ale to przyszło konkretnie do naszego zboru. To słowo prorocze przyszło 29 stycznia tego roku. Słowo Boże mówi tak: Kościele, obudź się, bo śpisz. Mówicie w sercu swoim, że teraz są takie czasy, że już nie da się tak modlić jak kiedyś, tak śpiewać jak kiedyś, tak działać jak kiedyś, bo nadeszły trudne czasy. I opresja demoniczna jest tak silna, że z modlitwą nie daje się tak daleko przebić jak kiedyś. A to nieprawda, to kłamstwo bo oto przybliżyło się Królestwo Niebios, bo oto przybliżyłem się do was, tak blisko, jak jeszcze nigdy w historii ludzkości nie przybliżyłem się do człowieka. Kościele, obudź się. Kościele, wołaj do mnie o ducha, błagania i modlitwy. Módlcie się tak, aby aż zatracać się w modlitwie. Głębina przyzywa głębinę. Czy nie czujecie, jak mój duch przyzywa waszego ducha? Czy tego nie czujecie? Módlcie się o pełnię Ducha Świętego. Módlcie się o moją moc. Kościół nie ma mocy, a ma chodzić w pełni mocy. I macie nauczyć się tak modlić, żeby aż wszystko trzeszczało i drżało. I macie nauczyć się tak modlić, żeby mury padały, łańcuchy pękały, a choroby z piskiem uciekały. Obójcie buty. Załóżcie całą zbroję. Kościele obudź się. I wtedy zobaczyłem takiego grubego dzieciaka, który siedział. Z postury był podobny do Buddy. Miał taki wielki brzuch. A ten dzieciak tak siedział i ciągle jadł i był niezadowolony. Nabór I Bóg powiedział, nie bądźcie duchowymi darmozjadami, bo tylko siedzicie i jecie, ciągle tylko się karmicie moim słowem, a nic nie robicie, a nie działacie. Kościele, obudź się. Kościele, bądź pełen mocy. Śledzicie wiadomości. Rozpoznajecie czasy i pory. Widzicie działania Antychrysta i rozpoznajecie je. A ja wam mówię nie śledźcie tego, bo gdy tak robicie, to tylko oddajecie mu chwałę takim zachowaniem. A to nie jest czas na obserwowanie działania Antychrysta. To jest czas na potężne działanie Kościoła. To jest czas na potężne działanie mojej mocy. Kościół nie ma obserwować. Kościół ma mieć moc i w niej działać i czynić wielkie moje dzieła. Bo oto przybliżyło się Królestwo Niebies. Oto nadchodzi król chwały, król wielki i potężny. Oto zostały otwarte bramy prastare. A kościół nie wyszedł mu na powitanie w tańcu, radosnych okrzykach, weselu, bo kościół śpi. Kościele, obudź się i działaj w mocy. I tak jak przychodził mój anioł do sadzawki Syloę i poruszał wodą, że aż się zakołysała, tak ja poruszę całą ziemię i się zakołyszę. Jak woda w sadzawce, od wschodu słońca aż do zachodu, od północy do południa, i przejdzie potężne moje tsunami. Kościele, obudź się i wyposaż się w moc. Tak jak w słowie też Bóg powiedział, abyśmy do Ducha Świętego się zwrócili. Potrzebne nam jest szczególne działanie Bożego Ducha Świętego. A Duch Święty pokieruje, jak mamy modlić się, jak mamy chodzić, jak mamy zwyciężać. Amen. Amen. Amen.